Na pierwszy rzut oka te dwa koła wyglądają identycznie. Natomiast jeżeli mają różne numery referencji, to niestety to nie są te same produkty. Pierwsze koło to jest koło do Mercedesa 268, drugie koło jest do Mercedesa 269 i absolutnie nie wolno ich pomylić. Jeżeli pomylimy te koła, będziemy mieli problem z uruchomieniem silnika. Zwróćcie uwagę, że jedyną różnicą między tymi kołami jest posadowienie pierścienia do czujnika wału korbowego. W związku z tym będziemy mieli błędną informację o położeniu wału korbowego.